Tak, ta osoba ciebie bardzo pragnie, to jest dwójka buław. Ta sama karta mówi o randkach, o oczarowaniu drugim człowiekiem, o stosunkach seksualnych. Jeżeli było pytanie, czy cię pragnie, to pragnie ciebie bardzo, bardzo mocno. Karta Sprawiedliwości. Czy ta osoba ciebie pragnie? Jeżeli ta osoba jest wolna lub odzyskała dopiero wolność po jakiejś relacji, to może ciebie pragnąć, ale to jest spokojne pragnienie. Jeśli ta osoba jest zajęta, niestety nie myśli o tym. Wieża. Czy ta osoba ciebie pragnie? Jeżeli jest szansa, że możecie stworzyć układ partnerski, związek, to ona ciebie pragnie, ale jeśli chodzi tylko o romans, nie jest to ogromne pragnienie. Powinieneś być wolną osobą, żeby mogła ciebie pragnąć bardziej, albo przynajmniej plany, że będziesz wolna.